Hej, witajcie moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Demonidias i zapraszam na kolejny film z serii Zagrajmy w Nioh 2. No i kontynuujemy zadanie z niestety kotem, którego nie udało mi się ostatnio pokonać. Jest to oczywiście, przypominam, boss z Nioh 1, który naprawdę, przyznam, stwarzał mi trochę trudności. Też od tego odcinka myślę, że powinna być nieco lepsza jakość nagrania, w sensie wizualnie. Mam nadzieję, że to jest w jakiś sposób odczuwalne dla was. Dajcie znać, co w ogóle o tym sądzicie. Natomiast wiadomo, że będą i tak momenty, w których ta jakość troszeczkę spada, przez to, że po prostu jest tutaj dużo elementów jakichś takich cząsteczkowych, wysoka trawa często w Nioh się przejawia i tego typu elementy niestety powodują to, że materiał troszkę traci na jakości na YouTubie po prostu. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że będzie to wyglądało dobrze, a teraz przede wszystkim mam nadzieję, że ta walka zakończy się po prostu pozytywnie. Jeżeli to podejście się nie uda, to kolejne będę już robił z Odachi, bo wydaje mi się, że znajomość na tym toporze to z naprawdę nawiązką już uzyskałem na maksymalny poziom. Aha. Okej. Niech mu będzie. Nie wiem, co się właśnie odwaliło. Aha, dobra, bo ja życia nie miałem przecież. No to świetne podejście, powiem wam, naprawdę. Rewelacja. Widzimy się przed tygrysem w takim wypadku. Wiecie co, mam też generalnie niszczyciela Palisad. Jest to broń boska na plus 2, jeżeli chodzi o topory, więc myślę, że moglibyśmy zmienić, bo wygląda po prostu rewelacyjnie. Odachi jest cały czas no, tym Odachi i Pundatary, także tutaj też myślę, moglibyśmy spokojnie sobie z niego skorzystać. I też, jeżeli wam się ten odcinek spodoba, nie zapomnijcie proszę zostawienia kciuka w górę pod tym materiałem, to naprawdę bardzo mi pomoże w po prostu dotarciu do kolejnych widzów na kanale, nie ukrywam, a będzie to naprawdę bardzo pomocne po prostu. Może na średniej postawie z tym Odachi coś byśmy podziałali. No, udało się. Wow, chociaż trochę podładować. Aha. Aha, bo to jeszcze wybucha, no pewnie, tylko że to już pośmiertnie wybuchło. Dobra, powiem wam, że tak, biały tygrys to jest naprawdę problem. Może mógłbym z sosełek skorzystać też na tym toporze. Może to byłby dobry pomysł nawet, powiem wam. Ale nie wiem. Spróbujemy, bo ja wiem i zdaję sobie sprawę, że jestem w stanie pokonać tego tygrysa. Z tego względu, że no kurde, no jednak te... Tak, płynek i osełka. Byliśmy bardzo blisko już przecież pokonania go ostatnio. Wziąłem osełka. Pewnie na samej górze, co? Tak, na samej górze. Dobra, ustawię to sobie w ogóle jako przedmiot ulubiony. Będzie łatwiej, myślę. I skorzystajmy z takich trzech. I to będzie za mało, bo to ma chyba 900 aż znajomości. Tak. No dobra, niech będzie osełka. Użyj. Dobra, zobaczmy. Tak jest, wymaksowany topór. Nie wiem, czy to się do w końcu tej znajomości w dojo przykłada. Wątpię, szczerze mówiąc. Raczej nie sądzę. Jest to topór, który ma chyba większe obrażenia, jeżeli wyprowadzamy ataki mocne. Zatem, no jest to bardzo fajna sprawa, myślę. Do tej walki. Na razie nie będziemy ładować ducha. Wygląda to całkiem w porządku, myślę. Spróbujmy. Nie wiem, jak tego za bardzo uniknąć. Jest to dość takie, powiedziałbym, porąbane. O, za szybki roll jeszcze. Niesamowicie zbijam mu ki tymi atakami. To fakt. W ogóle zapomniałem, żeby od tego piszczału, czy generalnie tej armaty, zaczynać walkę. Powiedzieliście też, że ten boss ma minimalnie zmienione ataki względem jedynki. No spoko, ale no jest to boss z jedynki wciąż, niestety. Tam ma chyba jakieś nowe po prostu. I że w jedynce on też był reskinem Nue, czyli też bossa z jedynki, z podstawki. Z tym, że no to nie jest jakby argument, żeby usprawiedliwić jego obecność w płatnym DLC, nie? W drugiej części gry, moim zdaniem. Mam nadzieję, że coś ciekawego będzie po nim jeszcze. Ale przede wszystkim, żeby mi się go pokonać w końcu.
Jezu, trafił mnie jeszcze w locie. No nie wierzę, naprawdę. Akurat kiedy zacząłem się leczyć. Co za pierdzielony tygrys, naprawdę masakrycznie ciężki jest. Ja wiem, że to wynika z tego, że mam powolną broń, aczkolwiek no żadna inna szybka, no w moim przypadku to nie jest dobry pomysł, dlatego że nie jest ona też sensownie jakoś wymasterowana. Właśnie, co do masterowania, powiedzieliście mi, że warto by byłoby wejść sobie w umiejętności, na przykład na toporze chociażby, i te z prawej strony też troszkę levelować, dlatego że są to po prostu skille różnego rodzaju. Możemy jak najbardziej tutaj też to sobie tutaj, o właśnie, na przykład maksymalny ki, nie, zwiększyć. Na bossa może to akurat jakiegoś super przełożenia mieć nie będzie w moim wypadku. Aczkolwiek, zobaczcie, no ja nawet tutaj na Odachi nie rozwinąłem tego, mimo że na Odachi mam wymaksowane przecież to wszystko. Zobaczcie, ile ki więcej teraz będę miał dzięki temu, nie? Chociaż to jest... Przepraszam, to jest miecz, nie Odachi przecież. Odachi to u mnie wygląda naprawdę rewelacyjnie i jest wymasterowane tutaj w tym. Dobra, to cofnijmy to, co powiedziałem w tym momencie. Dobra, możemy sobie tak zrobić. Może z tym Odachi jednak, kurde, spróbuję. Dobra, spróbujmy w ten sposób raz jeszcze. A, trafiłem go w głowę jakimś cudem. W porządku. Zmieniłem sobie też spodnie na takie nagolenniki. Na nagolenniki gubernatora. Jedna michutka może, niech będzie. I zobaczmy, co tu się będzie działo. Oczywiście, na dzień dobry. Tutaj powinien być piszczał. A nie łuk. No ale okej. Dobra, mamy chociaż ducha. Nie zdążyłem. No ale soundtrack jest genialny, bardzo smutny i przejmujący. Świetnie podkreśla moją beznadziejną sytuację, w jakiej się znalazłem. Walcząc z tym bossem. Pozwoli mi się wyleczyć nawet. Dość łaskawy był kotek tym razem. O dziwo nadal. I teraz aż chciałoby się po prostu móc odpalić ducha opiekuńczego i go zaorać jakoś. No ale, kurde, bym trafił. No ale właśnie tak ostrożnie muszę walczyć. Nie miało to za bardzo sensu. No kurde, to jest to. Taka rakieta po prostu. No i co? Co z tego, że idzie świetnie, jak on odpali coś takiego? Czego nie uda mi się uniknąć, jeżeli raz już oberwę. Wystarczy, że raz nie zdążę z unikiem, już nie żyję. Ale to było definitywnie najlepsze podejście. W tym odcinku przynajmniej. Myślę, że generalnie do tej pory było lepsze ostatnio, ale dam w końcu radę. Trochę się pomęczymy z tym bossem i... Myślę, że w końcu to powinno się w końcu naprawdę, naprawdę, naprawdę w końcu udać. W ogóle tak, jeszcze chodzi o kwipunek. To tutaj moglibyśmy coś podziałać z tymi... W ogóle wspominaliście, że lubicie też widzieć tego typu męki na odcinkach. To jest fajne. Więc trochę tutaj więcej podejść może być do tego bossa, które zobaczycie po prostu. No, tu jest jeszcze ten cholerny magon mio. No, on za dużo nie zrobił, choć eliksir wyleciał jeszcze, także tam minimalnie to się uzupełnia. Dobra, spróbujmy. Miałem już teraz michutki rozdętej, także tam też niestety... Jak sami widzieliście, nie miałem za bardzo jak. No i... Muszę rola robić, bo uskok nic mi nie daje w tej sytuacji.
No, pewnie. Całe życie mi zjedz. Jednym atakiem. No kurde, robiłem to. Powinno być odpalone. Aha, z takiego bliska odpalić ten laser. Nie wiem dlaczego. Miałem totalnie pojęcie, czemu to się odpaliło. Dobra, leczenie. Może podziałajmy z duchem opiekuńczym, szczególnie na fazę królestwa i okej. Ale no ta ilość ki... O Boże. No robi jednak różnicę. Także dobrze, że polewelowałem sobie w... Właśnie odaczy jeszcze bardziej. I jednak z tej broni korzystam. Bo te pasywki robią robotę. No jest łatwiej niż z toporem, na pewno. Wiecie, jest to w końcu wymasterowana broń, nie? Jakby nie patrzeć. Kurde, mogłem się później uleczyć. Mamy to! Moi drodzy, może w końcu? Jakim prawem on jeszcze żyje? Mamy to! W końcu po prostu! Ja pierniczę, tu podejść był on. Kolejna faza teraz się powinna odpalić. Tak może być. Nie mogliście szybciej przyjść, czy coś? No było takie starcie. Jeszcze ten atak. Ojejku. Biały tygrys, rdzeń duszy. Słuchajcie, no. Posłuchajmy. No to Dosan będzie miał przerąbane. Też widziałem w komentarzach od was, że taki głos był, w którym przeczytałem, że szkoda, że to DLC nie jest jakby epilogiem fabularnym, tylko to jest jeszcze przed wydarzeniami z Nio 2. Że to jest trochę później łatwizny, nie wiem, jakby mówię to, co napisaliście. Mi to akurat mega jakoś nie przeszkadza w tym wypadku. Natomiast teraz mam też taką myśl jeszcze, że może uda mi się nawet, nie wiem, czy ten yokai do mnie nie podleci, mnie nie zauważy, chyba nie, że może mi się tutaj, słuchajcie, uda nawet zdobyć jeszcze kodama jakiegoś, że może go nie przegapiłem, bo tu widzę, że leci dalej misja. I jest to, nad czym gdybałem też w poprzednim odcinku, że może być właśnie tak zrobione, że przecież będziemy mieli za chwilę kolejnego bossa, że to jest taki boss przejściowy tylko, że po nim będzie albo kolejny boss, albo właśnie dalsza część lokacji, że już taki motyw był w Nio 1 w DLC wykorzystany i może taka powtórka będzie, bo właśnie nie chciało mi się wiedzieć, żeby ten kot, ten biały tygrys, tak, to był nasz finalny boss w dodatku, bo to byłoby naprawdę słabe i na szczęście tak nie jest, czy może i w zadaniu, bo nie wiadomo, czy to jest ostatnie zadanie fabularne, aczkolwiek mam takie naprawdę spore podejrzenia i myślę, że to są one podejrzeniami całkiem podstawnymi, tak, mającymi jakieś tam ugruntowanie w rzeczywistości. No zobaczymy, czy tak faktycznie będzie, tak czy inaczej. Na razie poszukuję Kodamy. Nie wiem, co to jest za przeciwnik, szczerze mówiąc. Czy jest ten, z któremu z głowy będzie wyrastało? Nie mogę go dobić, mimo że leżał. To jest ciekawe. Barbarzyńca. W ogóle, kurde, ta magia, nie? Tak imponująco wygląda. Naprawdę żałuję, że
Jakoś tak Magim Onmyo nigdy nie grałem specjalnie. Na pewno sobie trochę pogramy też na streamach w Nioh, gdzie będę masterował inne bronie i Magię Onmyo również muszę wymasterować, także to też zobaczycie w trakcie. Na szczęście mogę resetować statystyki, nie muszę kolejny raz gry przechodzić, nie? Dobra, są tygryski jeszcze. W ogóle dość taka rozległa jest ta lokacja. Jest Kodama, moi drodzy. Mówi się, żeby kraba obiegać, że to jest dobry patent. Może najpierw tego tygryska, tylko liska zabijał. Tygrysku to ja myślę przez cały czas, przez to, co się działo. Odrazamy Kodamę, ale nie jest to ostatni Kodama jeszcze, niestety. Nie wiem, co to miało być. Wiem, że stać mnie na więcej. No kurde, też tak sądzę. Bo to, co zrobiłaś, to nie było niczym przydatnym tak naprawdę do tej pory. Pomóżmy jej wstać może. A, już pomogła sobie, okej. Jakoś dała radę. No i obiegam. Niby biję mocniej, ale wciąż ten przeciwnik mega dużo wytrzymuje. Strasznie ciężko się z nimi walczy. Zobaczcie, na ile w trójkę walczymy. Z jednym krabem. Płynkę nie dasz rady? No nie wiem. Ale pomóc możesz. Nie zaszkodzi. Dobra, mamy. Brzydala w końcu. Jeszcze gdzieś tam strzela z góry koleś. Aha, z tego miejsca nawet. Dobra. Tam możemy podejść w sumie. Okej, okay, tutaj był Kodama, tutaj była taka ścieżka, która wygląda w sumie na ścieżkę główną niejako. Kolejnych przeciwników, ja powiem wam, totalnie się teraz zagubiłem, nie wiem gdzie jestem, nie wiem skąd przyszedłem, chyba stąd. Nie wiem, co tu się dzieje. Sudama jeszcze jakiś, pierdziele, bardzo skomplikowana lokacja i rozległa. Tu byliśmy, to jest początek chyba. Ale... Tu jest chram, ale nie wiem, czy nie było jeszcze jednej ścieżki w sumie. Była taka tutaj. Zanurzycie zamknięte, dokładnie, to będzie skrót, pewnie do bossa. Ale możemy też tędy przejść i może zróbmy to. Póki na górze jeszcze jesteśmy. O Boże! Serio? Okej. Okay. Jest i wasza ulubiona śmierć od grawitacji. Aczkolwiek wydaje mi się, że to nie był problem, bo jestem blisko chramu. Także luz. Ale szczerze? Ale szczerze, to jest chyba ślepy zaułek i widzę, że nie byłem jedynym, który tutaj zginął. Utonięcie, dokładnie. Wszyscy przez utonięcie giną tu. To są darmowe punkty chwały w sumie, no bo kurde, trzech na jednego. No ta chwała to taka... Wow! Widzicie? Ruszał się, a mogliśmy jeszcze atak krytyczny wykonać. Nie wiem, czemu tak to zadziałało. No ale okej. 105 punktów chwały za taką walkę. Mega wynik. Nie wiem, czemu tego nie mogę przywołać. Coś się zepsuło chyba. A, musieliśmy cofnąć się. Widzę, że dużo osób z tymi szponami teraz walczy. No w końcu nowa broń, nie? Nie ma się co dziwić. I też wpadł do wody. Zaraz powinniśmy tak, chwałę otrzymać. Niestety przedmiotów nie będzie z takiego pojedynku. Ale nie ma się co dziwić w sumie. Tu jest Sudama, do którego możemy zaskoczyć. A czy z drugiej strony nie będzie jakiegoś Kodamy? Nie, z drugiej strony nie ma zeskoku. Dobra, chodźmy do Sudamy. Takiego dużego. Wiem, że do mnie strzela. I to mocno. No strzel łuczniku. Aha, akurat jak broń zmieniłem, nie? Typowo. No oni nie wiedzą, skąd te strzały lecą. Są za daleko od tego szkieleta. Ale chociaż się blokują. Dobra. Łeb rozwalony. Ofołc miechutki rozdęte i szpiegowskie pięści. Nie zauważyłem, kto go zabił. Rozgniewanie Sudamy? Czy ja dobrze widziałem? Sudama może zabić kogoś? Chyba nie. A może? A to jeżeli tak, to gość był wyjątkowo naprawdę pechowym graczem. To powinno być osiągnięcie za śmierć od z rąk Sudamy, naprawdę.
Nie zauważam akurat informacji, że mam jakieś mistrzostwo tutaj na tym toporze. Ale w sumie no, mogło nie być takiego czegoś, nie? Albo mogło być, ale nie zauważyłem, także jeszcze sobie skorzystam z tego topora do końca tej misji, bo tam chyba około kilkudziesięciu tysięcy musiałem nabić jeszcze, aby miał maksymalną znajomość na tej broni. Dobra, trochę się zgasimy. I teraz tak, no oczywiście wszystko mi się tutaj porespiło, także nie mam za bardzo punktu odniesienia, gdzie byłem, gdzie nie, patrząc na to, czy przeciwnicy jesteś tam żyją. Ale myślę, że damy radę mimo to. No bez jaj. Fajnie są ci wrogowie, podobają mi się, jeżeli chodzi o ich design, nawet to jak znikają, taki jakiś, kurde, obrót robią. Oj nie, to jest ta... straszna. Kurde, to wszystko w głowę. A i tak zobacz, jak mało kijów zabrałem. Nie wiem, jak to się zregenerowało tak szybko. Nie widziałem za bardzo jakiejś animacji, ale nic mu to nie dało. Znaczy jej. Na szczęście. Dobra, tu jest czysto. Boję się, że gdzieś będzie jakiś cholerny Nurikabe. Czyli wiecie, ściana yokai. To jest bardzo prawdopodobny scenariusz tutaj w tej lokacji. A jest to na tyle ciemne miejsce, że ciężko byłoby to czasami, mam wrażenie, szczególnie tutaj zauważyć. Aha, to jest trujące jeszcze, tak? To nie. Nie, to ataki jego są trujące po prostu. Rozumiem. To był jeden jedyny umibozu po prostu w tym miejscu i tyle. Okej, no. Szczerze mogło być o wiele gorzej. Tu byliśmy, więc w sumie musimy pójść teraz w tym kierunku. Żeby w sumie zwalczyć. Zawsze ekwipunek. No i mówię, jak możemy korzystać teraz z opcji walki z przewagą liczebną, to czemu nie? A gdzie chwała? O, 96 punktów chwały. Spoko. Tam byliśmy przed momentem. A tyle tutaj nie. O Boże. Ulepszona małpa. Dobra, dostała wróg. Kurde, nie zdążyłem. A okej, niczego to nie zmieniło. I tak się udało. Mam już zbierane doświadczenie też na poziom, więc no nie mogę teraz zginąć, tym bardziej. Mamy tu skrót chyba do chramu. Niech mi się wydaje, upewnimy się, czy to jest do chramu, ale... 99%, że tak, no bo dokąd miałoby to być przejście, jak nie do chramu? Kurde, coś tu jest. A ja nie byłem w tym miejscu jednak. Ej, to może to jest po prostu jakaś sekretna ścieżka. Dobra, widzę, że wąż to jest świetny pomysł, bo od tyłu robi ładne obrażenia. Coś ten patent z wchodzeniem na plecy nie sprawdza się w moim wykonaniu, szczerze mówiąc. O, pewnie. Zabij mnie jeszcze. Dobra, to były normalne obrażenia. Dobra, tym razem weszło. Nie widzę tam żadnego chramu, także może to jest po prostu, wiecie, nie skrót, a przejście jakieś takie do ukrytej części lokacji. Dobra, zobaczymy tę ścieżkę już do końca, bądźmy konsekwentni w tym. Cholernie długie jest to zadanie, muszę przyznać. Ale fajne, podoba mi się. Czy tu jednak byliśmy? Czy to była jedna ścieżka, jakiej nie sprawdziłem, na to wychodzi? Musiałem się tym uratować, bo oni, widzicie, stoją po prostu i... nie wiem, czekają na gotowe. A, i tu był Sudama na dole. No dobra, czyli... tutaj jest droga do chramu. Ta, tu jest droga do chramu. Z tym, że musiałbym walczyć ponownie z tymi przeciwnikami, z którymi nie muszę. A szkoda jednak zasobów, także zostawimy ich w spokoju. Tu był krab. Oczywiście to są kamienie, których nie rozwalimy. Mimo, że są to kamienie emerity, to tych akurat nie można rozwalić z jakiegoś powodu.
I myślę, że tak, nasi już tutaj przyjdą, a my w tym czasie zabijemy tego. No może i resztę już zostawimy w spokoju. Po drugiej stronie. Okej. To było trochę dziwne. I zobaczmy na spokojnie dookoła to wszystko. A w poszukiwaniu oczywiście sekretów, Nurikabe, Kodan. I być może jakiegoś skrótu jeszcze. Tam zaraz zejdziemy oczywiście. Nie popuszczę żadnemu yokai, z którym przynajmniej raz nie wygrałem. O! Dawno nie było ciebie. Dziwny żołnierzu. Kurde, jak to śmiesznie wygląda, nie? Jak to łazi. Jezu, jakie spustoszenie to robi. Na dwa uderzenia. I tu mamy skrót chyba. Wow! Dobra, może trzeba było do skrótu iść? Boże, on ma tyle ki. No ten pancerz naprawdę działa doskonale. Co mnie w ogóle podpaliło, cholera, tutaj? Czemu on zawsze jest do mnie przodem, mimo że atakuje kogoś innego? Dobra, gin, krabie. Nie, no, podpowiedź, żeby go bić po tył... pod tylem? Pod jego... odwrocie jest dobrą podpowiedzią na pewno. Ale wiecie, mam problem troszkę z tym. Ej, to mnie w ogóle podpala, dobra. Nie zauważyłem jakoś wcześniej. Już wiem skąd podpalenie. A mimo, że mamy animację, która nas ratuje, to animacja nie ratuje od stania w czymś. To nabija nam jakiś efekt. Warto to pamiętać. Że w tym przypadku tak to niestety nie działa. Sympatycznie. Tak patrzę, bo wiecie, tu mogą być jakieś zejścia do Kodam, jakieś ukrytych jeszcze zeskoki. No ale nie ma. Dobra, idziemy do tych drzwi, które były na końcu. Tutaj. Wydaje mi się, że to będzie skrót, no na pewno nie boss. A na pewno nie boss ostatni, tak? W lokacji. Czekajcie, co my tu mamy tego świecącego? Aha, po prostu jakieś refleksy świetlne. No dobra, w porządku. Czy to jest skrót? Jednak nie, dlatego że... No dokąd on miał mnie zaprowadzić w sumie? Jak do chramu to okej, ale potem miałbym przez niego przechodzić, skoro tam nic nie było, nie? To może być jakiś Nurikabe w sumie. Ostrożnie teraz. W tym budynku zwłaszcza ostrożnie. Wiecie, co byłoby największym chamstwem, jeżeli chodzi o ukrycie różnych rzeczy? Gdyby na przykład było coś, że można otworzyć tylko za pomocą jakiegoś zaklęcia, nie? Że trzeba jakimś zaklęciem uderzyć w coś. Ej, czy to nie jest miejsce, w którym my byliśmy już? To wygląda bliźniaczo podobnie, jak wcześniejsze miejsce w grze. Serio to może być to. Chociaż wątpię, bo... bym to zapalił na pewno. Zatem buffa swoim towarzyszą. Ale wygląda to naprawdę bliźniaczo podobnie jak tamto miejsce, w którym już wcześniej byliśmy. Na pewno kojarzycie. Chyba nawet z poprzedniego odcinka jeszcze, albo jednego wstecz. Tak czy siak. Musimy tam zeskoczyć po prostu. To będzie... raczej nieprzyjemne. No, tu był ten wóz yokai. To wygląda identycznie dosłownie. Albo mega podobnie. Ale jest to innym miejscem. To trochę by to tak nie po kolei było i trochę by mi nie pasowało. Nie pasowało to, jak tu się znaleźliśmy, nie? O! To ty odpowiadasz za ten stan rzeczy. Aha! To poszło zaskakująco łatwo, muszę przyznać. Nie, no ci żołnierze to naprawdę z toporem sobie totalnie nie radzą. Akurat nie ma nawet co się oszukiwać, że jest inaczej. Mamy wyjście, podejrzewam, z tego miejsca, więc najpierw sprawdzimy te wszystkie jeszcze przejścia poboczne. To jest coś bardziej zaawansowanego chyba. Co szukamy? Czuję, że Kodama może być tu. Ha! Proszę bardzo. Wciąż nie jest to ostatni Kodama w tym zadaniu, moi drodzy. Także
No nie zapowiada się też to, jakby to miało być zaraz koniec tego zadania. Więc może to jeszcze uda mi się odnaleźć. Dobra. To było ewidentnym miejscem pobocznym, także jeden przeciwnik, jedna skrzynia, Kodama i powrót. Także klasyka. Jest w ogóle głośno się ta muzyka na chwilę odpaliła. A więc to, na górę, powrót. Czyli tak, pierwsza ścieżka poboczna sprawdzona. Tu jeszcze mam, że... No, wątpię, żeby tutaj coś było, ale... No właśnie, warto sprawdzić i tak. Tutaj słyszałem kotka. Chyba kotka słyszałem, tak mi się zdaje. A może gdzie indziej, a może na górze jeszcze zobaczymy, przecież tam też może coś jeszcze być. Chociaż no, niby z grubsza sprawdzałem górę. Aha. Musimy tak rozwalić, no dobra. Z tym w sumie nic nie zrobimy, jest to po prostu kamień i tyle, ale to miejsce możemy podpalić, słuchajcie. Podejrzewam, że też jest jakieś osiągnięcie za rozpalenie tego wszystkiego w całym zadaniu. I jest właśnie! Proszę bardzo, płomień świecący w mroku. Czyli warto było jednak takie zadanko kompleksowo zrobić, bo mamy osiągnięcie w nagrodę. Podobny motyw był w pierwszym DLC do Nioh 2. Tam też trzeba było chyba wystrzelić z każdego łuku, coś takiego. Było takie osiągnięcie też. Także tu po prostu inny patent. W Nioh chyba na podstawce, w jedynce też było coś takiego, że trzeba było z iluś tam armat strzelić. A może to w tym Nioh było, nie pamiętam, ale no były takie osiągnięcia też. Ten kotek mnie zastanawia, bo słyszałem go, kurczę. No może serio gdzieś tam z góry, albo... Albo wydawało mi się, że go słyszałem, nie wiem. Zresztą tutaj sprawdzałem wszystko, także... Albo za drzwiami będzie właśnie, chyba że to jest jeszcze opcja. Dobra, nie jest to boss oczywiście, bo znacznik nas kieruje zupełnie w innym kierunku. To też nie jest chyba przejście do chramu jeszcze, choć przyznam... Przydałoby się. To może być, moi drodzy, przejściem do chramu. To by pasowało nawet. Jeżeli tak, to mamy fantastyczną ścieżkę już odblokowaną. A do... Tak jest, do kolejnej części tej chorej lokacji. Zobaczcie, wciąż nie dostaliśmy się na drugą stronę tutaj. I nie wiem, jak to zrobić, ponieważ ten most jest cały czas rozwalony. Tu będzie ten na pewno pal do rozwalenia i obalenia i do przejścia, także... wiem, jak tam się mniej więcej będzie można przedostać, ale nie wiem, jak się dostać na drugą stronę na razie. Wiemy, gdzie pójść w kolejnym odcinku. Na sam koniec myślę, że jeszcze polewelujemy, także to będzie też fajna sprawa. No i oczywiście złożymy w ofierze ze wszystkich przedmiotów, a może nawet i egzotyczne, niech będzie trochę mi tych boskich tutaj wpadło. 6 eliksirów, proszę bardzo, ale głównie chodziło mi tutaj oczywiście o zwolnienie miejsca. Czyli co? Teraz myślę, że fajniej by było... Chyba cały czas na to mam ritę większą. No, myślę, że to jest dobry pomysł. Ile mam kodam? Ciężko powiedzieć w ogóle. Można to gdzieś niby tutaj sprawdzić, ale... W błogosławieństwach nie, bo tutaj... Okej, okay, dwóch mi brakuje, tutaj dwóch, jeden, trzy... Ale to nie są wszystkie z tego... Chyba z zadania, co? No bo za dużo by tego było przecież. Ale był chyba jakiś taki patent, tylko to musiałbym... No nie wiem. No po samym chramie, jaki tutaj mamy, to też tego nie ocenię przecież. Dwa levele. Bo ich jest tutaj od groma. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no to są z całego regionu, tak? Których tutaj odkryliśmy, także to też tak nie działa. Tak czy inaczej, moi drodzy, myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie oczywiście kciuka w górę i zapraszam na kolejny odcinek z Nioh 2 już jutro o godzinie 15:00 na kanał. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć! I... Tyle cię w sprawie i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.